Piłkarze Warty Poznań z drugą porażką w Ekstraklasie. Podopieczni Piotra Tworka przegrali na wyjeździe z Radomiakiem Radą 0-1 po golu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania, było dla nas to trudne spotkanie, natomiast minuta nam zabrakło, żeby przynajmniej jeden punkt tutaj zdobyć. Nie udało się ustrzec błędów w ostatnim dośrodkowaniu pod naszym polem karnym. Przez całe spotkanie obie drużyny miały wyraźne problemy ze stworzeniem sobie dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Najlepszą z nich w 56 minucie zmarnował Leandro, którego strzał z rzutu karnego wybronił Adrian Lis. W samej końcówce meczu niemoc przełamał Radomiak, a konkretnie Mario Rondon, który zamienił na bramkę świetne dogranie Mejka Kawrota. Radomiak 1, Warta 0. Cieszę się, że przez całe 94 minuty czy 93 minuty dążyliśmy do tego, żeby wygrać ten mecz. Widać było u zawodników taką, no też chęć zwycięstwa. Warta Poznań przez pełne 90 minut nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę gospodarzy. Pocieszeniem dla trenera Tworka może być postawa rezerwowych, w tym powracającego po kontuzji Michała Kopczyńskiego, który uspokoił nieco grę w środkowej strefie boiska. Po zmianach zaczęliśmy łapać rytm i to było widać. I wypracowaliśmy sobie bodajże 2-3 sytuacje, które można było lepiej rozwiązać. Niestety jeszcze mamy braki, jeszcze mamy rezerwy w wykończeniu i to jest dla nas sygnał, że trzeba w dalszym ciągu na tym pracować. Następne spotkanie Warta rozegra w piątek w Grodzisku Wielkopolskim. Rywalem Zielonych będzie Jagiellonia Białystok.